Cześć, z tej strony Eryk Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z chemią warsztatową, chemią samochodową. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić produkt, jaką jest farba okrętowa. Tutaj akurat mamy farbę Sigma. Natomiast tych produktów, jeżeli chodzi o farby okrętowe, jest, jest kilka. Ja muszę powiedzieć tutaj od siebie, że nie miałem okazji przetestować tych produktów w jakimś takim długim okresie czasu powiedzmy 6, 10, 12, 15 lat tak, żeby Wam powiedzieć, że faktycznie ma to jakieś, jakieś świetne parametry antykorozyjne. Kupiłem na, 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 na testy około litra tej, tej farby i kilka właśnie takich elementów narażonych na, na rdze pomalowałem. No zobaczymy w przyszłości, jak, jak, to, się, jak to się sprawdzi. No, farba jest wykorzystywana w przemyśle stoczniowym, gdzie no musi się tak jak się domyślam, no i mać z no dużo cięższymi warunkami niż mamy do czynienia czy to w motoryzacji, czy w jakichś zastosowaniach wokół, wokół domu. No nie ma co ukrywać też, że farba jest dosyć droga, no bo to jest cena kilkakrotnie wyższa niż, niż jakieś tradycyjne farby, które możemy znaleźć w w sklepach. Natomiast no, ma mieć świetne właściwości antykorozyjne. Dobre jest to, że producent umożliwia nam zastosowanie tej farby na nie do końca idealnie oczyszczoną powierzchnię. Z rdzy, a umówmy się, że jeśli nie będziemy piaskować nadwozia czy danych części samochodu, no to ta, te inhi inhibitory rdzy, a w zasadzie często rdza na danym elemencie zostanie. Także to, według zapewnień producenta, nie przeszkodzi ochronić, ochronić danego elementu. Przy wykorzystaniu tej farby. Farba ma mieć świetne właściwości, odcinające właśnie metal od, od wody. Także ta tarzanie powinna się rozwijać. Ja wybrałem ten produkt i chciałem go przedstawić właśnie w, w tej serii materiałów. Z uwagi na to, że być może któraś z osób, która miała okazję przetestować ten, ten produkt lub podobny no może się wypowiedzieć, że na przykład stwierdzić, że pomalowała podwozie swojego auta 10 lat temu tym produktem i do dnia dzisiejszego ma, ma spokój także no jestem ciekaw co generalnie o tym myślicie albo może trafi się wśród nas, subskrybentów tego kanału, lub, lub po prostu widzów, jakiś blacharz, który na przykład miejsca, w których blacha była przegrzana, spawana, też zabezpiecza tym produktem, i ma świetne rezultaty w postaci zadowolonych klientów, którzy nawet po wieloletniej naprawie blacharskiej. Która była wiele lat temu przeprowadzona, no nie zgłaszają się do niego na jakieś mm, poprawki. No, szukam szczególnie takich opinii um, kto, od osób, które mają ten produkt przetestowany i już widzą rezultaty jego działania po kilku latach. No ja Wam mogę tylko powiedzieć, że po. Yy... Chyba nawet nie po pół roku, no że rdza nie, nie wychodzi w miejscach, gdzie ta farba była u, um, użyta. I tylko że to jest za krótki okres. No, bo jakbym pomalował dany, czy polakierował dany element tradycyjną farbą, no to też bym był um, zadowolony. Także piszcie, co, co generalnie myślicie o tego, tego, tego typu produktach. Może macie jakieś inne, sprawdzone w tym zakresie produkty. Chętnie o tym e, poczytam i też przetestuję. Co więcej, tutaj też mi się nasuwa taki temat odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozia. Że na przykład ja tą farbę tylko używałem w miejscach, gdzie faktycznie tardza się. Pojawiła nie używałem tej farby na całym podwoziu. Oczywiście można to zabezpieczyć, ale to się wiąże już z dosyć sporym wydatkiem. To jest raz, który, który musimy przeznaczyć na zakup tego środka, później na, na zakup chemii, która pozwoli nam odpowiednio przygotować ten. To podłoże, wszystko trzeba oczyścić, przeszlifować. I ja na przykład jestem tego zdania, że jeżeli korozja w danym miejscu nie wychodzi, a jeżeli samochód jest ocynkowany i sama ta warstwie, warstwa po zmierzeniu z jednej strony miernikiem, lakieru, a z drugiej strony takiej, takim organoleptycznym, organoleptycznej ocenie jest ok, no to, 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 to wydaje mi się, że nie ma sensu całego podwozia tym robić. No w każdym razie nie jest to uzasadnione ekonomicznie, tylko robimy te elementy, gdzie faktycznie tardza się pojawia, lub po prostu mamy wiedzę o tym, że no są to elementy narażone na działanie korozji. Także tam w szczególności widzę zastosowanie tej, tej farby i tam też ją stosowałem, farby można kupić w różnych kolorach. Także to też tam jakiś plusik. Natomiast na tą farbę też, co jest ważne, można później nałożyć tradycyjne rozwiązania z motoryzacji i tym samym pomalować to pod kolor naszego nadwozia. Jestem ciekaw. Czy znalazłby się chętny, żeby zabezpieczyć jakieś panele zewnętrzne auta tą, tą farbą? Ja tylko i wyłącznie zabezpieczałem jakieś części typu wahacz, typu belka, tylna zawieszenia, typu miejsca, w których są spawy na podwoziu. No i na razie jest OK. Miejmy nadzieję, że faktycznie się, się sprawdzi. O, tyle ode mnie. Jeżeli szukasz więcej tego typu materiałów, gdzie poruszam jakiś temat jakiejś ciekawej chemii warsztatowej, e, którą my z powodzeniem wykorzystujemy na serwisie, czy ja osobiście w pracach e, w, przy domowym majsterkowaniu, to odwiedź playlistę, która znajduje się w pierwszym linku w opisie tego materiału. Natomiast jeśli trafiłeś tutaj po raz pierwszy i zastanawiasz się, co tutaj jeszcze ciekawego na tym kanale można znaleźć. To zachęcę Cię do kliknięcia w dwa linki, które znajdują się na końcu opisu pod tym materiałem. Mianowicie, pierwszy dotyczy możliwości sprawdzenia auta, jego przeszłości, historii, zarówno tej wypadkowej, jak i serwisowej. Mamy tam podział na kraje, mamy tam podział na marki, wartościowa i konkretna wiedza którą w momencie którą, jeśli ją posiądziesz i z niej skorzystasz, bo to jest najważniejsza, no to będziesz mógł dzięki temu zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo pieniędzy i uniknąć pakowania się na jakąś minę Natomiast druga playlista dotyczy darmowych fabrycznych dekoderów VIN. Za ich pośrednictwem, podając numer nadwozia, uzyskasz takie informacje jak kod lakieru, kod silnika, skrzyni biegów, pełne wyposażenie auta z jakim samochód opuścił fabrykę. I są to raporty darmowe dla subskrybentów naszego kanału i osób, które polubiły nasz, nasz fanpage na Facebooku. Tyle ode mnie, bardzo dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.